co słychać? Jak widzisz, stare śmieci. Rozumiem, nie wnikam. Słyszałem, czym się teraz zajmujesz. Ponoć jesteś detektywem. Tak. Szybko się roznosi. Słuchaj, kojarzysz młodszego Gawrona? Mam takie podejrzenia, że moja siostra się z nim spoufala, ale nie mam na to żadnych zbitych dowodów. Rozumiem, że chciałbyś, żebym się tym zajął. Nie dość, że przystojny, to jeszcze elokwentny. No jak? Zgodzimy się. Co? Do prawej stronie? Nie. Tak jak mówiłam, czekają na ciebie. Musimy to zrobić razem. No ale... 2 tygodnie? One dalej tam leżą? No tak jak mówiłem, mieliśmy to zrobić razem, więc leżą dokładnie tam, gdzie je zostawiłem. Mieszkanie z tobą brzmi cudownie. Sugerujesz, że samotna kawalerka z 2 garnkami na krzyż nie jest cudowna? Może jakieś plany na jutro? Co? Znalazłeś pracę? Nic nie mówiłeś. Wiesz co? Znasz Igora Boguszewskiego? Sprawa wygląda tak, że podejrzewa, że ten typ wyrywa jego siostrę. Ja mam sprawdzić, na ile jego podejrzenia są słuszne. A co jeśli są słuszne? To typ ma przejebane. A znając Igora, jeśli tego nie robi, to też ma przejebane. Jest dla mnie darmowa kaska. Czyli nikt się nie odezwał? Miałem parę zleceń, ale uznałem, że żadne z nich nie jest warte uwagi, więc nie do końca zysk mi odpowiadał. Miałam na myśli pracę. No, ja też. Prawdziwą pracę, Daniel. Nie, razy mam ci, Ola, mówić, że to, że inni się do tego nie nadają, nie mają do tego kompetencji, to nie znaczy, że ja też się do tego nie nadaję. Ale to nie jest prawdziwa praca. To jest przysługa dla znajomych. Stać cię na o wiele, wiele więcej niż bieganie po mieście. Tak, mogę rozdawać ulotki, mogę dostarczać pizzę, mieć chujową pracę na etat, czuć się jak gówno, ale przynajmniej nie będę biegał po mieście. A, przepraszam. Nieważne, mogłam o tym nie wspominać. Po prostu cieszę się, że jesteś. Ja też, nawet jeśli mam odmrożone palce. A co będziesz robił później? Nie wrócę do domu, położę się i od razu zasnę. No zdrowie? Nie, ale byłoby fajne. Powinieneś więcej odpoczywać. Wiem, ale nie mogę odpoczywać, kiedy każdy tutaj odpoczywa za mnie 3. Jeśli chcesz, żeby to miasto rzeczywiście coś znaczyło, to przedziałać, no cały czas przedziałać. Zresztą mówiłem ci, Ola, żebyś się nie przejmowała. Zajmij się swoim życiem. Przedziałkowaniem. Ej! Odpocznij. Jutro ważny dzień. Trochę nie spadnij. Poważna sprawa. Nie tylko. Uważaj na siebie. Dobranoc. Witam mojego drugiego pana detektywa. Coś nie tak? Nie, wszystko w porządku. Jak idzie? No na razie nie idzie, nie miałem czasu się przygotować. Rozumiem. Nie żebym był natrętny, ale... Już jesteś, ale kontynuuj. Nie, nieważne. Płaca ekstra, więc oczekuję raczej szybkich rezultatów. Igor, ale nie jest takie proste, nie mogę za nim łazić całą dobę. Ale łazisz w ogóle? No łażę, obserwuję go, ale po prostu nie mam konkretów, okej? Okay? Coś jeszcze? A wiesz co, byłem wczoraj na imprezie u tego Piotrowskiego. I był ten twój kumpel, jak on miał? Jędrzejczak. Tak? Pytał o mnie? Nie, wiesz tam, gadka, szmatka. Wspominaliśmy, że przez ostatnie 2 lata to w ogóle cię nie widać na mieście. Znaczy, no widać, ale w innym charakterze. Czaję. Coś jeszcze? Stary, jaka burda siedziała na PKS-ie. Szarpaniny, krzyki, słyszałem tylko. A myślisz, że to miało coś wspólnego z twoją siostrą? Nie, gdzie tam. Pewnie jakieś pijane dzieci, jakieś małoletnia patusiarnia albo menele. Myślisz, że twoja siostra nie przynależy do tej grupy?
A ty chciałbyś być bohaterem tego przedstawienia. Wiesz, co mogę ci za to załatwić? Obity pysk. I sprawę rozwiążesz sobie sam. No jak? Jeszcze twoje przejmę. Dobra. Ja lecę, nie tracę swojego czasu, zajmę się tym rano. W kontakcie. Nie próbuj. Może Janka? Janka dzisiaj? Całe szczęście nie. Zresztą wczoraj i ostatnio w ogóle go nie widziałem. A coś się stało? Nie wrócił wczoraj do domu. Nie się schlał, zasnął i rozładował mu się telefon. Każdemu się zdarza. Nigdy tak nie robił. No to w końcu musi być ten pierwszy raz. Zresztą po nim bym się spodziewał.
Daniel, to mój brat. No i przy okazji jest strasznym kutasem, ale tym cię chyba też nie zaskoczyłem. Mówię ci, Ola, uspokój się. Skończy mu się hajs od starego i wróci z podkulonym ogonem. Nie mogę tak. Jest już 14. Jeśli nie da znaku przez najbliższe 2 godziny, to pójdziemy z rodziną na policję. Okej, Ola, myśl racjonalnie. Policja i tak nic nie może zrobić, będą musieli czekać. Ale jakby mogli, to i tak by gówno zrobili. Co, rozwieszą jakieś plakaty, które gówno dadzą? Rzucą go w rejestr zaginionych? To też nic nie da. Same kłopoty z tego będą. Mamy jakieś inne opcje? Nie wiem. Znam ludzi, popytam. Znam kolegów Gawrona, którego akurat szukam. Igor może będzie coś wiedział. Nie wiem, zrobię co mogę. Jesteś? Nic się nie zmieni przez te 24 godziny. To musimy ich powiadomić. Super, to jesteśmy dogadani. Zadzwonię, jak będę coś wiedział. Dziękuję. Ale nie ma za co, wiesz, że to robię dla ciebie. Spróbuj się przespać, Ola, czy coś. Trzymaj się. Dalej go nie ma, więc on oczywiście nie mógł siedzieć na dupie. Michielaczek zawsze był debilem, zresztą byłoby lepiej, jakby już na nie wracał. Myślisz, że ta burda na PKS-ie to z jego powodu? Ty co, dostał w mordę i boi się wrócić? Nie wiem, ale nie dziwił mi się za bardzo. Wiesz, Paweł mi mówił, że ktoś mu mówił, że ktoś go widział, więc według tej teorii nie jestem jedyny. Ponoć policja nie reagowała. A to może tylko plota. Dobra, daj mi chwilę, muszę zadzwonić. Jakby się nie przejdzie. Halo? Jest coś? Nie, raczej nie. Znaczy, może, tak. Nie wiem, z kim był wczoraj Janek? Nie wiem, nie daj mi takiej informacji. Dobra, jakieś nazwiska z kim był? Z takim kojarzę? Może był z Jędrzejczakiem. To tych znam. Dobrze? Dawid Abram czy Skawiecki? Tych nie znam. Ktoś jeszcze? Nie wydaje mi się. Zadzwonię jeszcze czegoś. Okej. No, jest i nasza księżniczka. A nasza do stołu podano. Mam parę nazwisk. Muszę się przejechać i pogadać z nimi. Masz teraz chwilę? Zależy jaką. Teraz jem. Powiedz szybciej. A to o czymś nie zapomniałeś? Au! Tak. A to skurwysyn! Jedziemy do Gawrona! Czekaj! No, teraz to masz przejebane! No nic nie zobaczymy! Zobaczymy! Spierdalaj ode mnie! Wiem, że spotykasz się z moją siostrą! Jak? Gdzie? I kiedy? Nie twój jebany interes! Kurwa, opanujcie się, tu mieszkają ludzie. Zaraz na psy zadzwonią. Mam sprawę. Dwie sprawy. Nie strasz dzieciaka. Nie chcę, żeby jebany Gawron zbliżał się do mojej siostry. Jest dobry, spokojny chłopak. Pogadaj z siostrą, a nie z nim. Poznaję się. Przychodziłeś do mojego brata czasami. Znaczy się z tą patologią? Że się z nim kolegowałem, nie znaczy się z nim od razu przyjaźniłem. No, gdybym to wiedział od początku, to bym cię w życiu tego nie zlecił. Kurwa, Igor, myślisz, że mi to obchodzi?
Znam pół miasta i się nie muszę z nimi przyjaźnić. Tak, a ja znam pół polskiej sceny muzycznej i nie bywam u Wodeckiego co tydzień w domu. Skończyłeś? Jędrzejczak i Abramczyk. Mówi ci to coś? Abramczyk. Dawid? Chyba. Znam go. Świetnie, a ty? No mów! Nie chodzi o to, żebyś kogoś sprzedał, tylko potrzebujemy z nim pogadać. Może znam, może nie znam, zależy. Okay. Ja pierdolę. Tak się składa, że znam obu. Świetnie. Pojedziecie oboje i Gorci Wałcie sprzeda szczegóły. Nie no, głosy żartujesz, mam z nim jechać? A co, nie wyraziłem się kurwa jasno? Ja pierdolę. No tak to idzie jako przysługę. Dobra kurwa, młody, dawajcie. Ja się przejdę w tym czasie na PKS. Jakoś jest o tym za głośno, jak ta sprawa, która nic nie znaczy. Leć. Dzwonimy się. Byliśmy obydwu. Są znajomy Janka i no mogą potwierdzić, że często wracał do domu tamtędy. Ale żaden z nich nie był z nim wczoraj. Także nie wiedzą nic. Powiedzieli tylko, żeby pytać o Jędrzejczaka i Radeckiego.
Dalej nic o nim nie słychać? Ani widu, ani słychu. Nie podoba mi się to. Mam jeszcze 16 godzin, bo inaczej zawiadomią policję. Ja nie mam nic poza tym jebanym PKS-em. Ale dobra, ja przedzwonię, a później poszukam Jędrzejczaka. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Halo, Maciek? Tak? Będę cię prosił o przysługę. No kto by się spodziewał? Ale ta jest wyjątkowa. Mam numer blach i muszę się pilnie dowiedzieć, czyje to jest, więc będę bardzo wdzięczny, jeśli byś mi to był w stanie szybko załatwić. Postaram się to załatwić jak najszybciej. Przyjedziesz do mnie? Tak, tak, ale już nie dzisiaj. No na pewno nie, bo dzisiaj to już będę szedł spać. No tak właśnie myślałem. Ale jak będziesz coś wiedział, daj mi znać. A ty daj mi znać, zanim przyjedziesz. A tak w ogóle to co u ciebie? Dobrze. Praca, dużo pracy. Ciągle. Widziałem, że sobie popiłeś wczoraj w nocy. A co, nie można odpocząć? A tego nie powiedziałem, ale mogłeś chociaż zaprosić. Dobra, będziemy w kontakcie. Jasne, dzięki wielkie. Hej. Kurwa mać. Halo? Jakieś wieści? Tych dwóch typów, których mi podałaś, nie było go z nim wtedy. Podejdę do Jędrzejczaka, więc zobaczymy, co on powie. Mam też pewien trop, ale nie chcę rzucać słów na wiatr, więc po prostu przedzwonię do ciebie w południe. Dobrze. Dziękuję, Daniel. Wiesz przecież, że chcę to dla ciebie zrobić, więc nie masz za co. Prześpi się, Ola. Dobranoc. Daniel, Sawicki, mogę wejść? O kurwa, Daniel, tylko pedały, to ciągle nie ma za. Słyszałem, że jest domówka, więc pomyślałem, że wpadnę. Jasne, chodź. W zasadzie to tylko mam sprawę. Jest może Damian Radecki? Możliwe. A o co chodzi? Przechodziłem wczoraj po PKS-u i słyszałem, że coś tam się działo, ale widziałem tylko kawałek zajścia. Przechodziliście tam może? Tak, ale zależy o której. Jakoś przed północą. No to nie, wtedy wracaliśmy jakoś. Co nie radził? No, chyba coś się stało. Daniel jest po prostu ciekawy, co się działo. Kiedyś miał duży udział w mieście i ciekawi się o tym. Ile? Nie, co ty, polityk. Za czysty na takie rzeczy. Tak. Czyli nic nie wiecie? Osobiście chyba nie. Był Zamianek? A po co ci to wiedzieć? Jestem ciekawy, byłem wtedy z jego siostrą. Co cię to obchodzi? Tak jak mówię, jestem ciekawy. Miał jakiś wrogów? Wrogów może nie, ale dobrze wiem, kogo nie ufam. A ty masz do mnie jakiś problem? Ja cię nie znam. A wszyscy wiemy, kogo fanem nie był Janek. A ty też powinieneś dobrze o tym wiedzieć. A ty się niedługo dowiesz, kogo w tym mieście lepiej nie wkurwiać. Ty się dowiedziałeś i co? Jakoś niezbyt głośno o tobie ostatnio. Ja się dowiedziałem, czyjś stary w tym momencie siedzi w więzieniu za dragi, tak? Został jeszcze ile? 2 lata? Ale nikomu o tym nie powiedziałeś? Mama też nikomu o tym nie mówiła? Muszę to robić, tak się stało. Wybijam to, zabijam słowem. Dla ciebie słowo to osobę na mnie nie. Daję, prawie jak na sieci. Pozdrow ojczulka, jak wyjdziesz.
kurwa, to musiał być Janek. Co? Napakaję się. Nie ma innej opcji, stary, mamy przejebane. Musimy jechać do Maćka, gdzie jesteś? Odwiozę teraz młodego. Gdzie mam podjechać? Wiesz, gdzie mieszka Jędrzejczak? Tak. To tutaj. Czekam. Że negocjacje poszły zgodnie z planem, co? Da, poszło świetnie. Byli z nim wczoraj, potwierdzili, że był na PKS-ie. Że szedł przed PKS właściwie. Dobrze, że o PKS-ie też słyszało więcej osób i sprawa Janka zresztą też się rozniosła. Robi się z tego niezła kryja. Tak. Przedzwonię do Oli. Halo? Chyba wiem, co się dzieje z Jankiem i gdzie może być. Potrzebuję jeszcze chwilę czasu. Wszystko z nim w porządku? Tak, znaczy nie wiem, raczej tak. Ale daj mi jeszcze chwilę, proszę. Daniel nie ma na to czasu. Ola, ale naprawdę robię co mogę, robię tyle, ile jestem w stanie. Proszę, zaufaj mi i daj mi jeszcze trochę czasu. Daniel. Co? Rodzice powiadomili już policję. Przepraszam, prosiłam ich, żeby się wstrzymali. Jest okej, rozumiem. Prześpij się, zadzwonię jutro. Jeszcze jeden. Tak? Chcą cię przesłuchać. Daniel. Kurwa mać. Co jest? Starzy Oli zadzwonili na psy. Teraz to dopiero będzie wyścig. Kurwa. Weź tu gdzieś zjedź, muszę zapalić. Już tak źle? Nawet gorzej. Nie wiesz, jak działa policja w tym mieście? Jeśli naprawdę stoi za tym prezydent, to nie ma opcji, żeby tego nie kryli. Prezydent? Tak. Wczoraj jechało za nim jakieś dziwne auto, więc to musiał być ktoś oficjeli. Uważasz, że to naprawdę może być prezydent? Janek był idiotą, ale szanuję go, że obnażał publicznie tego błazna. Kurwa, ale obawiam się, że podleciał zbyt blisko słońca. Sam powiedziałeś, że policja nic nie robi, prawda? Widzisz jakieś inne rozwiązanie? Widzisz w tym jakąś lukę? No nie wiem. Czemu prezydent miałby ścigać jakiegoś małolata za wypisywanie bzdur w internecie? Nie wiem, może miał coś naprawdę niewygodnego. Musimy się tego dowiedzieć. Zresztą to nie jest teraz najważniejsze. Policja chce mnie przesłuchać. Okej, okay, to już gorzej. Chuj gorzej. Co teraz robimy? Nie wiem, powinienem ukrywać się przed policją i najlepiej jakbym nie pokazywał się na mieście, ale tego raczej nie unikniemy. Jak się czujesz? Co? No wiesz, z tym wszystkim. Jakby nie jesteś w ogóle zestresowany, nie jesteś zły, jesteś wściekły, cokolwiek jakby. A co z Olą? Nie wiem. To jest teraz nieważne. Skupiam się na tym, co jest istotne. Tym bardziej, że sprawa jest teraz naprawdę pilna. Jak będziemy jechać, to będziemy musieli tam w lewo skręcić. Znasz to miasto jak nikt inny, co? Tak, znasz mało osób. Przecież wiesz, że nie. Tak, wiem. Chyba masz rację. Czułam to miasto bardziej niż cokolwiek innego. I dlatego tak bardzo chciałbym, żeby było tu więcej perspektyw, ale najwyraźniej się nie da. Choćbym nie wiem, jak próbował. Kończ tego kiepa i zabijamy się.
mam problem. Dużo problemów. No ale ten konkretny jest duży. Chcą mnie przesłuchać. Wszystko co powiesz mogą i użyję przeciwko tobie. Wiem, nie zamierzam tam iść. Na razie nie mogą mi nic zrobić. Wiadomo, że coś z tym autem? Z autem jako takim niewiele. Wiem, że blachy nie są stąd, ale przynajmniej nie są standardowe. Ktoś wyżej? Nie jestem pewien. Na pewno nikt z przypadku. Szykuje się tu coś grubszego, więc radziłbym ci trochę spuścić z pary i powoli się odsuwać. Jakoś sobie poradzę, no nic na mnie nie mają. Co myślisz o tej sprawie? Myślę, że o niczym nie rozmawialiśmy. I tego się trzymajmy. Czuję, że to może być trochę poza twoim obszarem. Obym się mylił. Jak wszystko zawiedzie, to powęż w ratuszu. Dzięki. To co teraz? Jedźmy już na chatę, dzisiaj tak nic nie zdziałamy. Rano pójdziemy do ratusza. Zabierzesz mnie? Jasne. Tak właściwie, jak to było? W sensie, no wiesz, że... Czemu robisz to co teraz, a nie jesteś w jakiejś radzie czy gdzieś? 3 lata temu miałem szansę zastąpić prezydenta miasta. Znany, lubiany, charyzmatyczny. Dużo robiłem na rzecz miasta, zresztą wolontaryjnie. Ale raz uderzyłem trochę za blisko. Kiedyś przypadkowo, jak szedłem z kumplami przez miasto, to... Trafiłem na coś, na co nie powinienem. Miałem dowód na to, że policja jest opłacana. Dość rzeczowy oczywiście. No i Maciek mówił mi, żebym się w to nie pchał. I jak zawsze, kiedy mi czegoś odradzał, to oczywiście miał rację, ale zrobiłem po swojemu i nie posłuchałem. Czyli ta afera z pochroniem, jak wyleciał z psów, co nie? To twoja sprawka. Tak, wyleciał. Dostał fajny dom za miastem i emeryturę, której ja nie zobaczę na oczy kiedykolwiek. Ja za to dostałem wyrok. Rzekomo znaleziono w moim mieszkaniu nielegalne substancje psychoaktywne. Dostałem prace społeczne i kiedy jebałem za nic tak naprawdę niesprawiedliwie, to moi znajomi poukładali sobie życie. Moja kariera polityczna skończyła się gdziekolwiek, a w sumie tak się skończyło wszystko. Chcesz paść? Myślę, że na tym etapie śmiało można powiedzieć, że pomagasz mi w rozwiązaniu tej sprawy, więc przydasz mi się jutro rano. Możesz tu spać, kanapę mam wolną, bo ja i tak śpię na fotelu. W sumie... Czemu nie? Rozgość się. To martwy trop. Policja nic nie robi, więc ktoś ich najprawdopodobniej opłaca. I mamy rejestrację, której nie możemy zlokalizować. Myślisz, że ktoś by im to zlecił? Porwanie? Nie wiem. Może chcieli go zastraszyć. Aj, przepraszam za ten bałagan. Nie miałem czasu tego ogarnąć, więc mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza. Nie się dowiesz, daj spokój, jest w porządku. Ja rozumiem, że to nie twoje standardy, ale mam inne priorytety niż fajne mieszkanko. Daj spokój. Mówię, jest naprawdę serio, jest w porządku. Może poza tym syfem, ale to mieszkanko ma swój charakterek. A co ci się tu podoba? Ty tego nie potrzebujesz. No jasne, że tego nie potrzebuję. Mam super mieszkanie, apartament, ale jednak chciałbym mieć coś swojego. Wiesz, o co chodzi. Uniezależnić się od wszystkich. Mieć swój kawałek ziemi. Myślisz, że Janek mógłby uciec z rodziny? Nie, jakoś mi to nie pasuje.
Jednak był bardziej spokojnym dzieciakiem, więc jakoś tego nie widzę. Czasami tak jest gorzej. Może. Zresztą nigdy go kurwa nie lubiłem. Zawsze miał okazję, żeby coś ze sobą zrobić, ale nigdy nic z tym nie zrobił. W takim razie, co z Olą? Co ma być? O, jak to co ma być? Przecież to jego siostra. A wydaje mi się, że patrzysz na nią i troszkę innym okiem. Co w związku z tym? Ona jest ładna, inteligentna, wie czego chce. Nawet zajarałem ją szyciem. Wyobraź sobie, że chce mi uszyć czapkę. Ale nie gadałem z nią o rodzicach. To nie moja sprawa. Słuchaj, może niech to zostanie między nami, ale uważam, że ta dziewczyna nie może mieć dobrego kontaktu z rodzicami. Jakby mówi mi to jakaś wewnętrzna intuicja, albo może co gorsza, to po prostu z oświadczenia. Zresztą. Marzy mi się takie miejsce jak to. Tu nie ma o czym marzyć. To miasto nie ma nic do zaoferowania. Chciałbym, żeby to cokolwiek znaczyło. A w tym momencie to jest jedna wielka linia produkcyjna. Wszyscy idą tym samym schematem. Znajdź kogoś, znajdź chujową pracę na etat. Bądź jebany przez wszystkich dookoła. Ja nie chcę tak. Ja chcę, żeby to wszystko cokolwiek znaczyło. Tak jak ty wiele znaczyłeś dla innych. Tak jak ja wiele znaczyłem. Ja miałem pomysł. Miałem zresztą nie tylko pomysł, miałem ludzi, działania, ale tak dobrze wszystko szło. Aż nagle to chuj strzelił. Muszę go znaleźć. To miasto na to zasługuje. Nie potrzebujemy więcej zaginięć, więcej problemów. Kurwa, trzeba to naprawić. Jeśli nikt inny się tam nie zajmie, to ja muszę próbować. No ale spójrz na to z innej perspektywy, jakby ci wszyscy ludzie, oni też próbują coś zmienić, jasne, no. To wszystko wymaga czasu. Ale zauważ, że to miasto nie potrzebuje bohatera. Ono potrzebuje poruszenia. Nie wiem. Jest już późno. Ja idę spać. Jak chcesz, to rozłóż sobie kanapę, możesz położyć się na ziemi. Jak wolisz, ja zostanę na fotelu. Dobranoc. Dobranoc. Późno już. Musimy jechać do ratusza. Muszę z kimś pogadać. Siema, gdzie lecisz? Cześć. Do ratusza. Muszę coś załatwić. Słyszałeś co z Jankiem? To znaczy? Nic o nim nie słychać od tych kilku dni. To wiem, no, wiem od początku, zresztą sam się tym zajmuję. Tak, współpracujesz z policją. Zjebało cię? Chcieliby ze mną współpracować, a na razie sabotują moje działania. Zresztą mam dowody, że coś ukrywają. Nie gadaj o tym z nikim, w szczególności z psami. Nie muszę z nikim gadać, każdy już o tym mówi. No rozumiem, ale jeśli coś będziesz wiedział, to daj mi znać, masz mój numer. Dobra, ale raczej niczym się nie dowiem. Pewnie nie, lecę. Kurwa, macie, pominam się ich ognisko pod dupami. Musimy coś z tym zrobić, zanim to się rozejdzie dalej. To co robimy? Nie wiem, nie wiem, tyle. Trzeba go po prostu znaleźć. Pracuję w instalacji współpracownik Marek. Każdy chwilę go zaczekaj, ja się podpytam, o co chodzi. Co ty tu robisz? A wpadłem. Co, nie mogę odwiedzić starego kumpla? Znam cię dobrze. Mów proszę, co ci chodzi. Wiesz, co się stało na PKS-ie 3 dni temu? Z grubej rury. Zdesperowany. Zniecierpliwiony. Wiesz coś? Daniel, wiesz, że cię lubię. Wiesz, że ludzie rozmawiają.
Ale to się nie skończy ani dobrze dla mnie, ani dla ciebie. Marek, ale policja chuja zrobi. Nie mogę przejść obojętnie. To jest ważne, nawet bardzo ważne. Zresztą i tak jest już za późno. To może trzeba było myśleć wcześniej? Po co się to wpierdoliłeś? Nie było ci to potrzebne. Ale komuś innemu było. Nie, trzeba było siedzieć na dupie, poczekać, zaakceptować to wszystko. Ale przy do ciebie to nie dociera, że ty nie jesteś najważniejszą osobą na świecie. Skończyłem już pracę. Ostatnia szansa. O co ci chodzi? Na korytarzu jest gliniarz. Wiesz, po co przyszedł? Pewnie w tej samej sprawie, co ty. Spytaj go, proszę, czy mają coś nowego w tej sprawie. Cię jako przysługę, wiesz, że mi wisisz. No dobra. Ostatni raz. Dzień dobry. A ty do mnie, prawda? Tak jest. A czy mogę pomóc? O tą sprawę chodzi, którą mówi całe miasto? Dokładnie. A, rozumiem. Ej, halo! Żartujesz sobie, co? Powiedz, żartujesz. Odwieź mnie do domu, potrzebuję chwili. Jasne. Musimy się szybko stąd zabijać, pewnie mają moje blachy. Chyba musimy sobie odpuścić. Przyjedziemy później. Nie. W razie czego odciągnij jego uwagę. Skrajna głupota. To, że nam raz wyszło, nie znaczy, że zadziała drugi. Odpuść sobie. Nie, muszę coś zabrać. Po prostu w razie czego zachowuj się naturalnie. Daj mi swoją kurtkę. Dobry wieczór, panie kierowco. Prawa jazdy do interesacji. A, już, robi się. Gdzieś go tu miałem. O, kurczę. Zawsze go trzymam na miejscu, a... Gdzieś mi się zapodział. No wie pan, chyba go nie ma. Ej ty! Gazu! Dawaj! Jedzie z nami? Jedzie szybciej! Rzucam. Lewo. Dobra. Zamyka się!
go, mamy go! Ha! Mamy go! Mamy go! Księżniczko. Myślisz, że to po ciebie? Wydaje mi się, że tak, chociaż mógłbym wierzyć, że nie. Ach, jeszcze jeden taki wybryk i zacznie szukać nas Interpol. A wtedy to dopiero będzie problem. Masz jakiegoś ognia? Nie, nie palę. Chyba na stacji. A, może znajdziemy kogoś po drodze. O, proszę bardzo. Też tu zaparkuję. Ma. Jeszcze sobie freestyle tu o filmie. Się rozwijam. Może kiedyś zagram w filmie. Hej, chłopaki, macie może ognia? Wicki? Gdzie jest Janek? No, też bym się chciał dowiedzieć, dlatego mam nadzieję, że mi pomożecie. Ej, kolego! Kurwa, psy! Igoru, uciekaj! Daniel? Tak, ja. Przepraszam, że się tyle nie odzywałem. Ale jestem naprawdę blisko czegoś wielkiego, bo po prostu potrzebowałem czasu. Coś się stało? Brzmisz jakoś dziwnie. Długo by opowiadać, ale jest okej, nie musisz się martwić. Nie wiem, czy jest. Coś się stało? Czy masz coś wspólnego z zaginięciem Janka? Co to jest w ogóle za śmieszny pomysł? Żartujesz sobie? Odpowiedz. No i po co miałbym to wszystko robić? Po co by była ta cała szopka? Myślisz, że chciałby mi się to wszystko ogarniać? Co jest za absurdalny pomysł? Policja mówi co innego. Ale dlaczego ty nie... Dlaczego nie ty nie możesz zrozumieć, że masz nie gadać z psami? Czemu wolisz wierzyć im niż mi? Dobra, nie będę tak dłużej rozmawiać. Na razie. Dobrze widzieć się, jak zwykle, w tym samym miejscu. A gdzieżby indziej? Czasami sama zapominam, że istnieje jeszcze świat poza tym miejscem. Tak, widać. Poza tym jakoś leci? Jak u tato, a u ciebie? W porządku. Widzę, że kłamiesz. Wyglądasz jak trup. Mam dużo na głowie. Co na przykład? Policja, konspiracje, polowania. Za dużo było powiedzieć. Proszę, powiedz, że nie chodzi o ciebie. Co? Policja poszukuje kogoś, kto jest zamieszany w sprawę Janka. I ty też o tym słyszałaś? Tak, o tym tak, ale nie o tobie. Pojebało cię do reszty? Co ty sobie myślałeś? Kurwa, Klandia, myślisz, że to moja wina, że szukają innego? Dobrze wiedzieli, a nic nie zrobili. Pierwszy dzień, kolejny, kolejny, nic nie zrobili. A ty co zrobiłeś? Szukałem dowodów. Jestem pewny, że jestem dalej od nich. Wiem o tym na pewno. Po co to zrobiłeś? Dlatego potrzebuję. Mi nie potrzebowała, żebyś poszedł na wielką misję zbawienia jej brata, prowadząc osobistą wendetę przeciwko wszystkim. Więc po co to zrobiłeś? Czego ty potrzebowałeś? Czekaj.
Widziałam Enkana niedługo przed zniknięciem, w poniedziałek. Rozmawialiśmy chwilę. Był już lekko pijany. Mówił coś o prezydencie i o wyborach. Sugerował, że ma coś, co może skończyć mu wcześniej kadencję. Katia, proszę, pokaż mi nagranie z kamery. To auto. Teraz ma inne blachy. Musieli zmienić rejestrację. Czyje to auto? Wiem tyle, że to jakiś bogaty typ. Dobra, dzięki. Halo. Gdzie jesteś? Potrzebuję przysługi. Jestem na rynku. A co? Coś się stało? Tak. Nie, tak i nie. Masz samochód? No mam, ale nie zawiozę. A to jest nieważne. Sam poprowadzę. Gdzie jesteś? Zaraz tam będę. Gdzie jest Janek? Stary, kurwa, jestem coraz bliżej. Wiem, jakim autem jeździ porywać i wysoce prawdopodobne, że pojawi się dzisiaj na PKS-ie. Muszę wziąć twoje auto, żeby się w nim schować. Jesteś mi winny przysługi. Fuj, dzięki. Nareszcie, gdzie ty byłeś? Nie masz pojęcia, co się dzieje, stary. Wszyscy o tobie mówią. Dobra, to jest nieważne. Gdzie tu jest do jakiejś drogi jubiler? Jest, zaraz obok kręgielni. Okej, to spotkajmy się tam. Na miejscu ci opowiem.
jest jakiś drugi kamień. Zaatakowali mnie na PKS-ie i wypadł. Taki mamy plan. Jest jedyny pasażer w mieście? Jedyny zaufany. To pewnie będzie pamiętał, komu to sprzedał. Witam. Czym mogę pomóc? Chcę wiedzieć, co to jest za kamień. Jestem zainteresowany kupnem i chcę wiedzieć, czy mam jeszcze. Niedawno taki sprzedałeś. A chciałbym również spytać, komu pan go sprzedał? Ten konkretny? Tak, ten. W moim zawodzie liczy się dyskrecja. Dobrze, nie będę powtarzał. Chodzi o czyjeś życie. Czyj jest ten kamień? Dobrze, czyli tak. Kurwa, kto to pierdala? Co? Kurwa. Imię i nazwisko właściciela. Kurwa, to nie mało cię kurwa. Nazwisko! Kurwa, człowieku, ja mam żony, wiecie? A nie musi dojść do żadnej tragedii. Chcę znać tylko nazwisko właściciela. Tam leży zeszyt. Tam masz zapisane nazwisko. Odrzuć tego gnata. Zapisz adres. Mam. Diabeł. Odrzuć tego gnata. Wyjście. A! Kurwa! Marek? Jednak tu dotarłeś. Nie wiem, jak ci się to udało. Czy to twoje szczęście, czy ten cholerny łup. Ale po co to wszystko? Co wszystko? Co takiego mógł mieć Janek na prezydenta miasta, żeby go zabić? Janek? Myślę, że ten chłopczyk mógł zaszkodzić najmocniejszej osobie w mieście. Po prostu się zadłużył. Po co zadłużył się u miasta? Miasta? Gdyby się zadłużył u miasta, to poszedłby siedzieć. Zadłużył się u osoby, o której nie powinien mu się zadłużyć. Szarpanina, upadł i tyle. Kurwa, Marek, ale jeśli nie macie z tym nic wspólnego, to po co to kryjecie? Miasto musi wyglądać bezpiecznie. To nie pierwsza taka sytuacja i pewnie nie ostatnia. Tylko ty się oczywiście musiałeś to wiewać. Ale, Daniel, lubię cię, a pewnie tego pożałuję, ale mam dla ciebie propozycję. Może być tak. Znikasz tej nocy z miasta, my nie wydajemy oficjalnego oświadczenia, ale dla ludzi zawsze pozostaniesz winnym. Może nie pójdziesz siedzieć. A jest też druga opcja i ta ci się chyba bardziej spodoba. Twój kolega trafi na trochę do pierdla. Później go wyciągniemy, jak się sprawa uspokoi. Ty siedzisz cicho, a nie odzywasz się. Kadencja dobiega spokojnie końca, a później może dostaniesz najwyższe stanowisko w mieście. Kto wie? To jak? Głowa stoi?